Ania, kolejny dzień trwa metamorfoza Mai Plichy. Powiedz, na czym będą polegać twoje zdjęcia, bo wiem, że jesteś osobą odpowiedzialną za sesję fotograficzną. Tak jest, ja będę uwieńczała proces, że tak powiem, w zdjęciach. Moja rola będzie polegała tak naprawdę na tym, żeby pokazać Maję przed i potem tak naprawdę, jak to wygląda już na nowo w obiektywie, jaka jest cała nowa ona, tak? W jakim stylu będą te zdjęcia? Znaczy ja zdjęcia robię generalnie zawsze kobiece i staram się robić zmysłowe. Maja jest tak piękną kobietą, że generalnie rzecz biorąc myślę, że nie będzie trzeba niczego ubarwiać ani wymyślać. Także będą to myślę, że jak najbardziej naturalne, naturalistyczne zdjęcia. Powiedz, skąd u ciebie osobiście zamiłowanie do fotografii? Bo jednak jesteś znanym polskim fotografem. Nie no, ja się śmieję, że mi to płynie, obyscałam z mlekiem. Może nie tyle matki, co dziadka tak naprawdę, bo dziadek gdzieś tam zajmował się fotografią, a z tego co słyszałam, to już jako ośmiolatka fotografowałam nawet kotlety na imieninach. Także no, myślę, że po prostu z zamiłowania i być może się po prostu z tym urodziłam gdzieś tam, także tak się stało i tak jest. Wiem, że osobiście wolisz naturalne zdjęcie, aby jak najmniej było przeróbek. Powiedz, jak tobie właśnie udaje się? Czy to chodzi o grę ze światłem, aby jednak kompozycja danej fotografii we wszystkim pasowała? To znaczy tak, no ja może tam troszeczkę to, że się tam powiem, sprostuję. No gdzieś tam wiadomo, że Photoshop jest aparat XXI wieku. W tym momencie no nie wyobrażam sobie gdzieś tam mimo wszystko z powodu konkurencji czy innych fotografów wypuścić zdjęcia bez obrówki, chociaż zdarza mi się. Staram się, żeby zdjęcie wyjściowo już z aparatu było takie, żeby nie trzeba było go za bardzo z nim majstrować gdzieś tam w tym Photoshopie. Natomiast, tak jak wspomniałeś, najważniejsza jest gdzieś tam gra światła. Ja stawiam mimo wszystko na światło dzienne, naturalne, na słońce. Nienawidzę po prostu fleszy i gdzieś tam lamp błyskowych studyjnych, bo uważam, że zawsze nadają charakteru trochę wulgarnego zdjęciom. Także zdecydowanie gra naturalnym światłem. Dlaczego zdecydowałaś się, aby wziąć udział w sesji fotograficznej Mai Plich? Kurczę, no my się gdzieś tam z Mają poznałyśmy na imprezie, troszeczkę evencie wstecz, także miałam okazję Maję fotografować już wcześniej. Jest to bardzo wdzięczny obiekt do fotografowania. Bardzo plastyczna osoba i gdzieś tam sama wchodzi mi w kadr, także no pomówmy się, że to nie do końca jest w tej chwili moja praca, ale raczej z przyjemności to robię. Poprzednio pracowałaś z różnymi gwiazdami, celebrytami, między innymi chociażby z Moniką Banasiak. Skąd właśnie u ciebie właśnie to doświadczenie, skąd właśnie te osoby u ciebie w życiu pojawiają się, te gwiazdy? Kurczę, wiesz co, tak naprawdę chyba pierwszą gwiazdą, którą udało mi się fotografować, była Natalia Siwiec. Jeszcze ją fotografowałam zanim została Miss Euro i skąd się wzięły. Ja myślę, że to działa troszeczkę jak perpetuum mobile, to jest efekt kuli śnieżnej. Kiedy zaczynasz robić jedną osobę znaną, uda się ją zrobić. W moim przypadku była to Natalia, która stała się gdzieś tam celebrytą za kilka miesięcy tak naprawdę i pracowało nam się w tamtym momencie dobrze i te osoby chyba polecają cię dalej, po prostu to jest na zasadzie, no umówmy się, gdzieś tam mimo wszystko znajomości i wiadomo, no za tym muszą iść umiejętności również, ale myślę, że po prostu atmosfera na sesji bardzo mocno się liczy i po prostu potem to wiedziała, jak właśnie taki efekt kuli śnieżnej, która sobie spada i zbiera coraz więcej śniegu. A powracając do dzisiejszej sesji z Mają Plichę, powiedz, czy Maja Plich jest osobą wymagającą, czy już masz koncepcję, jeżeli chodzi o dzisiejszą stylizację, kompozycję zdjęć? Nie, ja nigdy nie mam planu, nigdy nie mam założeń żadnych i tak dalej. Ja myślę, że z Mają się dogadujemy na tyle dobrze, że to wyjdzie po prostu samo od siebie. No mamy piękną pogodę tak naprawdę na zewnątrz, także po prostu będziemy się nią posiłkować. Jest piękne słońce, Maja na pewno będzie wyglądać jak zawsze, jak gwiazda, o ile dzisiaj nie będzie wyglądała jeszcze lepiej, także no nie da się tych zdjęć pewnie zepsuć, dlatego nic nie planuję, bo muszą wyjść. W takim razie ruszamy sesją fotograficzną. Dziękuję bardzo.